Cześć, jestem Daniel z Kropli w Drewnie i zaprezentuję Wam działanie polerki mimośrodowej Ryobi. Polerka wyposażona jest w dwie nakładki, bawełnianą oraz frotę i zasilana akumulatorowo. Przed przystąpieniem do pracy nakładamy odpowiednią nakładkę, naciągając gumę na tarczę obrotową. Jak widać, można regulować szybkość obrotów w polerce, zmieniając tryb z jedynki na dwójkę. Dzisiaj polerki użyję, aby wykończyć mój najnowszy projekt i nadać mu połysku. Jak widać na nagraniu, powierzchnia blatu jest delikatnie zarysowana i przymatowiona. W pierwszej kolejności nakładam niewielką ilość pasty polerskiej. Następnie, zaczynając od mniejszych obrotów, rozprowadzam pastę po całej powierzchni blatu. Po chwili zwiększam obroty i dokładnie poleruję powierzchnię. Jak widać, polerka świetnie spełnia swoje zadanie. Stolik pięknie się błyszczy i zniknęły wszystkie rysy. Zdecydowanie mogę polecić polerkę Ryobi. Jest bardzo poręczna, a wymienne nakładki i regulacja mocy pozwalają dostosować jej działanie do danego projektu.